Lekcja pod tytułem Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Co jest ważne w mnożeniu pisemnym? Na początku jest ważne to samo, co w dodawaniu i odejmowaniu pisemnym. Porządny zapis. Tam musieliśmy pamiętać, żeby porządnie w kolejnych kratkach zapisać cyfry mnożonych liczb. I tutaj to samo. W naszym przypadku w tej lekcji mnożymy dużą liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową. Zawsze jako pierwszą wpisujemy tą większą liczbę, czyli 132 w moim pierwszym przykładzie. A dopiero w drugim wierszu tą mniejszą, przez którą mnożymy. No, mnożymy przez 3, a więc trójkę wpisujemy do ostatniej kolumny, bo pamiętasz, że ostatnia kolumna to jest kolumna jedności. Tutaj dziesiątek, a tu setek. Trójka jest, zalicza się do kolumny jedności, więc tutaj wpisujemy. Znak mnożenia, kreseczka i możemy zacząć już samo mnożenie. Jak mnożymy? No popatrz, musimy wymnożyć liczbę 132 przez 3. A więc po kolei będziemy mnożyli 3 razy 2, później 3 razy 30, bo trójka stoi w kolumnie dziesiątek, więc to jest 30, i 3 razy 100, bo jedynka stoi w kolumnie setek. Więc tak naprawdę będzie 3 razy 2, 3 razy 3, 3 razy 1. Tyle, że wyniki będziemy wpisywali odpowiednio. Wynik pierwszego mnożenia do tej kolumny, czyli do kolumny jedności, drugiego do kolumny dziesiątek i setek. Czyli mnożymy liczbę i pod spodem dokładnie w tej samej kolumnie wpisujemy wynik. No to do roboty. 3 razy 2 to jest 6, więc w tym kolumnie wpisujemy wynik. 3 razy 3 to jest 9, więc w tej kolumnie wpisujemy wynik. 3 razy 1 to jest 3, a więc w tej kolumnie wpisujemy wynik. I 396 jest naszym wynikiem. Popatrzmy na następny przykład. Tutaj 2 razy 243, ale pamiętamy, że najpierw wpisujemy tą większą liczbę, więc najpierw 243, a dopiero później 2. Kreseczka. I mnożymy. 2 razy 3, 6. 2 razy 4, 8. 2 razy 2, 4. 486. To jest nasz wynik. Następne przykłady. 345 razy 5, czyli najpierw większa liczba. Trochę niżej wpiszę ją z pewnych przyczyn. 345 razy 5. Kreseczka i mnożymy. No to zaczynamy. Od prawej strony. 5 razy 5. 25. 25 tu nam się nie zmieści, nie wolno tutaj wpisać całego wyniku. Jak to robimy? Tu wpisujemy początek, a tu koniec naszego wyniku. 25. Dlaczego tak jest? No bo 20 to są dziesiątki, więc tą dwójkę reprezentującą liczbę dziesiątek wpisałem do kolumny dziesiątek. Wszystko się zgadza. Co się z nią stanie? A za chwilę się przekonasz. Mnożę dalej. 5 razy 4... to jest 20, czyli wyszło mi 20. Co zatem robię? Popatrz, tutaj u dołu napiszę. Wyszło mi 20 z tego mnożenia 5 razy 4. Do tego mnożenia w pamięci, czyli w głowie, dodaję tą czekającą dwójkę. 20 dodać 2 to jest 22. I dopiero ten wynik zapisuję. Na tej samej zasadzie. Początek, koniec. 22. Wytrę to, żeby nam się nie mieszało. I mnożymy dalej. Teraz 5 razy 3 to jest 15. Musimy dodać tą dwójkę, która czeka. 15 dodać 2 to jest 17. I już możemy cały wynik to 17 wpisać, bo już dalej nie ma co mnożyć. Cały wynik dopiero wpisujemy wtedy, kiedy już nie ma następnej cyferki. Zróbmy następne kilka przykładów, to się to rozjaśni, bo z tym może być problem. Następne mnożenie. Znowu nie damy się nabrać, najpierw wpiszemy większą liczbę, 258, tak jak należy, i dopiero razy 7. Kreseczka i mnożymy. 7 razy 8 to jest 56. 56.
Początek, koniec. Dalej mnożymy 7 razy 5. To jest 35 i dodać jeszcze te 5, to jest 40. Więc wynikiem jest 40. Wpisujemy 40. I ostatnie mnożenie 7 razy 2 to jest 14. Dodać to 4 to jest 18. I ponieważ już dalej nic nie ma, całe 18 wpisujemy pod kreskę. 1806 jest naszym wynikiem. Poćwiczmy jeszcze na dwóch przykładach to mnożenie, żeby się utrwaliło. Pierwsza liczba. 10207. Oj, nie tym kolorem, bo chcę, żeby było wyraźnie widać, jak się mnoży. 10207 razy 6. Kreska. Zmieniamy kolor i mnożymy. 6 razy 7, 42. Wpisujemy 42. 6 razy 0, 0. I dodać jeszcze 4. 0 dodać 4 to 4. Wpisujemy 4. 6 razy 2, 12. 12. 6 razy 0 to 0. Dodać 1 to 1. 6 razy 1 to 6. I koniec. I ostatni przykład. 17012 razy 5. Znowu nie zmieniłem koloru, co też czym prędzej czynię. 17012 razy 5. Kreseczka i mnożymy. 5 razy 2, 10. 10. 5 razy 1 to 5 i dodać to 1 to 6. 5 razy 0, 0. 5 razy 7, 35. 5 razy 1 to 5. I jeszcze dodać to 3, to 8. I koniec tego przykładu. I koniec tej lekcji. Na następnej, gdzie będziemy mnożyli przez liczby dwucyfrowe, a później już wielocyfrowe, mechanizm będzie podobny, ale odrobinę bardziej skomplikowany. I koniec.